Przezbrajanie drzwi, Opel Mokka, 2015 rok. Te, jak widać, są uszkodzone. Trzeba je przezbroić całe, bo zakupione drzwi zostały rozebrane co do spinki, nie ma nic. Wszystko powykręcane, łącznie z zawiasami, zamkami, no wszystkim. Została tylko ta folia tutaj, to wygłuszenie. Myślę, że sobie tutaj najpierw na samochodzie porozbieram doszczętnie te. Zdejmę je, potem założę te drugie dobre i je uzbroję, żeby fajnie były, mi się trzymały tutaj, nie na jakichś stojakach czy gdzieś. To pierwsze co, ściągamy tutaj tapicerkę boczek. To zdejmujemy boczek drzwi. Tutaj mamy zaślepkę na jedną śrubkę. I tutaj musimy wyjąć też zaślepkę, tylko tutaj delikatnie, bo tu nie ma nic, żeby zawadzić. I bierzemy tutaj właśnie od góry to, bo to jest na takiej zasadzie, że to się tak wsuwa w dół i dopiero się zaczepia. O, tak jak tu widać. I tu mamy śrubkę. Druga zaślepka jest tutaj, ona jest na zasadzie takiego koreczka, tak się trzyma. I tu mamy też kolejną śrubkę. Śrubki odkręcone. Ten panel, z tego co pamiętam, chyba nie przeszkadza tu. Więc odpinamy teraz zatrzaski, które są wokół. Potem jak już będzie boczek na wierzchu, to pokażę, w którym miejscu są te zatrzaski. Dół już odpięty. Tutaj sobie teraz przyblokowałem śrubokręcikiem, żeby się znowu przypadkowo nie zapiął. Takim haczykiem powoli każdą spinkę, żeby nie uszkodzić. Spinki już podpinane i zaczynają się tak. Jedna jest tutaj na tym łączeniu. Druga jest tutaj gdzieś. Trzecia jest tutaj. Czwarta jest tutaj. Piąta jest tutaj. Szósta jest tutaj. Siódma jest tutaj. Ósma jest tutaj. I dziewiąta jest tutaj. I teraz odchylamy. Odchylamy boczek i prawdopodobnie pchamy go do góry. I jeszcze te spinki pokażę potem, bo mogłem się gdzieś pomylić. No i teraz odchylamy go dołem i ciągniemy do góry chyba. Spróbuję tak i zobaczymy, czy się uda. Tak, tak jak mówiłem, ciągniemy do góry, żeby tylko ominąć to, ten plastik. Odpinamy teraz klamkę, tutaj panel szyb. I na razie tyle i patrzymy co dalej. Tu jest na tej zasadzie, że podnosimy ten haczyk do góry. Podniesiony już i wyciągamy linkę. Tak. I tu jest normalnie taka kulka, która wchodzi tutaj. Kostka do panelu szyb jest taka klasyczna. Nic tu nie ma dziwnego, naciskamy tutaj i wychodzi. Teraz odkręcamy głośnik, żeby gdzieś go tu nie uszkodzić, jak będziemy coś dalej robić, a i tak go musimy wyjąć. Tutaj jedna śrubka na siódemkę. Śrubka odkręcona, głośnik już tu się odchyla, on jest tu przyklejony, bo te drzwi są jeszcze w oryginale całe, więc deczko trzeba sobie czymś podwadzić, ale to się lekko trzyma. Odchylamy i wyciągamy do góry. I wypinamy tutaj kostkę i tutaj zabezpieczenie. Kostka też klasyczna. A, tu jest forma takiej uszczelki, więc lepiej, żeby to zostało przy głośniku niż przy drzwiach. To jest tak jakby taśma dwustronna, no ale ona pewni na pewno rolę uszczelki. Teraz odkręcamy ten uchwyt i powoli odrywamy to wyciszenie. O. Ono się uratuje i wykorzystamy je ponownie później.
Teraz wyciągamy lusterko. Ono jest tutaj na trzy śrubki na klucz 10. Tutaj kostkę wypinamy z tego. I tą gumę musimy przewlec do środka. I powinno ładnie wyjść. Śrubki odkręcone. To wypięte. I lusterko już mamy luźne. Powolutku, żeby nie uszkodzić. I lusterko mamy na wierzchu. Teraz wyjmiemy sobie tą rameczkę tutaj. Ona tu idzie wokół całej szyby. Taki plastik. Więc musimy go wypiąć tu. O, jest tutaj. I z drugiej strony. I z drugiej strony to samo. I tak musimy tu wyjąć z tej strony. I on powoli nam tutaj cały wyjdzie. Tu sobie musimy przełożyć. O, w ten sposób. I wychodzi cały. Oj, tu się zapięło ponownie. O, jest. I teraz bierzemy się za wyciąganie szyby. Więc tu mamy takie dwie śrubki. Gdy szyba jest na maks zasunięta, one są widoczne w tym modelu. Bo w niektórych modelach trzeba na przykład troszkę odsunąć szybę, żeby trafić w dziurkę, która jest tutaj. I te śruby luzujemy trochę, i żeby nam się zwolniło to z tyłu i szyba już jest luźna. Szyba już jest poluzowana. Więc teraz będziemy potrzebowali ponownie boczku zapiąć panel szyb i trochę szybę musimy odsunąć. Szybę odsuwamy do takiego stopnia. Najlepiej to sobie zrobić w sumie z tą szybą jak najwcześniej. Żeby potem jak porozpinamy tu gdzieś, żeby się nie okazało, że kurczę, szyby nie odsunęliśmy. A zapomniałem właśnie, boczek ma tutaj spinki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No to dobrze, wyliczyłem, jest 9. Szyba już jest luźno. Odkręcamy te dwie śrubki tutaj i tutaj. I tutaj mamy taką prowadnicę szyby. Odkręcamy to, żeby szyba nam wyszła. Śrubki odkręcone. Tu z góry też, więc prowadnica nam spada tutaj. O, no dobra, zostawiamy ją na razie. I poprzez odkręcenie tej prowadnicy tam szyba nam się fajnie kosi. Jak widać. O, nie zrobię tego jedną ręką. Ale już nam wyjdzie. O, musimy sobie szybę do tego stopnia przekręcić, żeby nam dopiero wyszła. O, listwę mamy już na wierzchu. Teraz odkręcamy tutaj śrubkę. Aha, w sumie tylko tutaj ona jest chyba. I będziemy sobie mogli z tego co widzę wyciągnąć tą szybkę wraz tutaj z uszczelką całą. Ale to jeszcze sam nie wiem. Śrubka już odkręcona. Teraz wyciągamy tu tą gumę. Ona tak ładnie wychodzi, ona jest tylko tak po prostu wciśnięta. Ale też robimy to w miarę delikatnie, żeby je gdzieś nie podłamać. Dobra, na razie sobie to zostawiamy. I wyciągniemy chyba tą listwę. Z tego co widzę, tak będzie najlepiej. Parapet wyjęty. Z tym jest zawsze dużo zabawy. Tutaj jest, tak jak pokazywałem, jest tutaj dziurka. I druga jest tutaj. I jest na tej zasadzie. Tak po prostu wsuwany w dół. I z drugiej strony
Z drugiej strony jest to samo. I tu jest na takie języczki. Jest ich tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I zaczynamy tutaj. Przynajmniej ja tak zacząłem. Odpiąłem tutaj. I po kolei te języczki. I na końcu to. I tutaj mamy śrubkę odkręconą. I tutaj pod tą uszczelką tutaj jest jeszcze śrubka na śrubokręt. Więc ją odkręcamy. Teraz ciągniemy tą szybkę w tą stronę. O. To nam wychodzi w takiej formie. Teraz wyciągamy podnośnik szyby. Tu są dwie śrubki, tutaj jedna i tutaj jedna, ale tą wystarczy poluzować i ona przejdzie przez tą dziurkę. Dobra, trzy śrubki odkręcone, ta poluzowana. Odpinamy kostkę i do góry. Trzeba nim tu troszkę pomanewrować, ale wychodzi śmiało, bez większych problemów. Dobra, teraz bierzemy się za klamkę. Odpinamy tutaj zaślepkę. Musimy z obu stron, bo tutaj ma haczyk i tutaj. I musimy je po prostu przez tutaj otwory wcisnąć. I tutaj przez tą dziurkę wkładamy Torxa T20. Tu mamy śrubkę i kręcimy w lewo. I gdy poczujemy pierwszy jakiś tam opór, nieduży, to już mamy wykręcone tą zaślepkę. I gdy już mamy wyciągniętą zaślepkę, tu od wewnątrz musimy sobie zwolnić tym klamkę. I gdy zwolnimy ją tu ręką, klamka nam wychodzi. Tutaj to blokuje nam to aluminium. No ale klamka już jest na zewnątrz. I teraz wyciągamy zamek. Ja sobie wyjmę to razem z tą podstawą klamki, żeby tego tu nie rozpinać. Może się tak uda. Tu jest kostka. Tu są trzy śrubki. I tu jest jedna śrubka. Śrubka odkręcona, tutaj jeszcze jest taka uszczelka. Uważamy na nią przy wyciąganiu tej podstawy klamki. I podstawa klamki się zwolniła. O, i tu ją ta uszczeleczka właśnie trzymała. Potem pamiętać to włożyć, bo to jest dość ważne. Żeby nam się do drzwi nie lało. Dobra, no i tu mamy zwolnioną tą podstawę. Teraz odpinamy kostkę i odkręcamy te trzy śrubki. Już mamy zamek odkręcony. Tutaj sobie wyciągamy tą uszczelkę, żeby nam swobodnie wyszedł ten rygiel. No i już mamy całość w dole. No i mamy to w takiej formie. Odkładamy na bok. Teraz wyciągamy całą instalację. Ponieważ w tamtych drzwiach nic nie ma, nawet instalacji. Rozpinamy tutaj drzwi od nadwozia. Ściągamy tą gumę. I tu nie wiem, czy mi się uda pokazać. Tu jest takie czarne kliknięcie, które klikamy. Potem to pokażę. O, i wychodzi nam.
i wychodzi nam kostka. I teraz sobie to wpychamy do środka. Przejdzie tu śmiało, widzę, przez tą dziurę. I odpinamy wszystkie tutaj klipsiki, spineczki i zapamiętujemy, jak to wszystko szło, ta instalacja, żeby później tak samo ją rozprowadzić. Instalacja na wierzchu, udało się wszystkie kołeczki uratować. Teraz wyciągamy tą dolną plastikową listwę. Ona jest tutaj na dużo takich kołeczków. Więc każdy po kolei zwalniamy. Chyba są dwa tak daleko. O tak, do samego końca tam są. Już klipsy powyciągane. Zostały tylko dwa ostatnie. Robiłem to takim narzędziem. Już nam listwa tu wisi, wszystko się uratowało, wszystkie są całe. I dwa ostatnie, gdy nam zostaną, odjeżdżamy listwą w tą stronę. Muszę użyć dwóch rąk. I teraz te dwa sobie tutaj możemy na spokojnie wyciągnąć. One są na tej zasadzie. I mamy listwę na wierzchu. No, tu od tej strony bardzo łatwo je wyciągnąć. Uzupełniamy je tutaj. Dobra. I mamy już wszystko wyjęte. Drzwi są gołe. Jeszcze teraz ogranicznik. Tutaj na śrubkę jedną jest. I tutaj na dwie. I tu nam wyjdzie do środka. O, i tu nam do środka śmiało on wyjdzie. Dobra, ogranicznik odkręcony. Wkładamy go do środka. Jest wyjęty. No i już mamy drzwi w takim stanie jak tamte, które trzeba założyć. Będziemy odkręcać tu dwie śrubki. I tu dwie śrubki, żeby je zdjąć, zawołam sobie kogoś do pomocy, zamienię jej i potem będę uzbrajał te nowe. Drzwi już zdemontowane, w tej formie jest, zakładamy nowe. Drzwi już przełożone. Wszystko teraz zakładamy w odwrotnej kolejności, jak wyciągaliśmy. Już składania nagrywał nie będę, bo wszystko jest jasne. Tą gumę lepiej wyjąć z tym plastikiem takim, żeby sobie później to ładnie ubrać i tam włożyć, bo ciężko jest to potem, żeby tam zaskoczyło. Tu ma dziurkę. O. I w ten sposób ładnie nam teraz tu dolega. Woda się tam nie dostanie. Już instalacja rozprowadzona. Ta szybka osadzona. Teraz sobie zamontuję zamek przed podnośnikiem. Troszkę zmienię kolejność. Zamek zakręcony. Montuję podstawę klamki. I pamiętamy o tej uszczelce. Szyba założona. Te śruby dokręcamy tak z wyczuciem, żeby nam szyba nie pękła, nie na siłę. I najlepiej sobie je dokręcać, jak szyba jest na max dosunięta, bo wtedy się ładnie ułoży. Przy zakładaniu klamki też trzeba było sobie odchylić tamtą wajchę, bo nie chciała tak ładnie wejść, o wiadomo, żeby nie połamać. Drzwi poskładane, 10 razy sprawdzamy, czy wszystko założyliśmy. Teraz zakładamy boczek. Przy zakładaniu boczku pamiętamy o zapięciu klamki, bo wiele razy o tym zapomniałem, bo potem drugi raz musiałem ściągać boczek. On jest w ten sposób, tak jak wcześniej ściągałem do góry, dół i potem górę, to teraz najpierw zakładam górę w ten sposób, żeby tu zahaczyła i potem dociskam dół. Góra już założona, siadła ładnie. Tutaj wszędzie wszystko jest ok. Sprawdzamy jeszcze, za czym podopinamy resztę, czy działa szyba. Sprawdziłem, działa.
I teraz powoli sobie, one już powinny się same w miarę nacelować, te kołki. I je zapinamy. Wiadomo, nie za mocno, tylko tak, żeby on sobie po prostu wskoczył. Dobra, wszystkie się ładnie zapięły. Skręcamy śrubki, te dwie zaślepki. Gotowe, poskładane. Sprawdzamy, czy się zamykają. Wszystko jest ładnie, szczeliny się zgadzają. Przy zakładaniu trzeba zwracać uwagę, żeby tutaj nie porysować rantu błotnika, dlatego we dwóch to najlepiej robić, we dwóch, we dwoje. Bo można tu łatwo uszkodzić. Tu się ładnie wszystko zgrało. Wszystko tutaj, linia jest ok. I ostatni element, wieńczący całe dzieło, ta listwa. To może się nawet uda jedną ręką. Wow, wow, wow. O. O. I gotowe. Przy rozbieraniu niekoniecznie musi być ta kolejność, co ja. Można sobie teraz na bazie tego filmiku zobaczyć, że coś można inaczej zrobić. Ja to robiłem w tym modelu pierwszy raz. Kolejność była taka mniej więcej przypadkowa. Dobra, gotowe.